Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego drugiego odcinka z naszej serii Amnesia Rebirth. Kontynuujemy nasze zmagania. Mamy tutaj pewien opis podczas ładowania. After her plane crashed in the desert, Tassi Trianon woke up to find days had passed and the crew had disappeared. She has followed their trail into the caves looking for her injured husband, Salim. She is ill and struggling to cope with the fear and darkness. She is beginning to remember having been here before. No właśnie, coś kojarzę, już tu była, tylko pytanie, czy była na tej zasadzie, że się rozbili i od rozbicia tak naprawdę minęło więcej czasu niż myślimy. I po prostu po rozbiciu się wszyscy udali się do tej jaskini, coś tam się zadziało, ona się wróciła i się zresetowała. Czy ona była w tej jaskini kiedyś, w sensie, że jakieś lata temu może. Albo jedno i drugie. Dobra. W każdym razie chodzi w miarę dobrze, w miarę płynnie. Ostatnio się tutaj pojawiliśmy, nie wiemy tak naprawdę gdzie się pojawiliśmy, dlaczego tu jesteśmy. W sensie ostatnio no ten koszmar nas jakiś dopadł w ciemności i coś się z naszą postacią stało. Wyglądało to tak, jakbyśmy się w coś zmienili, tak jakby coś nas opętało. I nagle jesteśmy tutaj, nie wiedząc czemu. Mamy jakiś trzęsący się kamień. To ciekawe. Kolejny. Przestanie się trząść może jak będzie, nie wiem, w świetle czy coś. Nie, to jest cały czas wibrujący kamień. No, to ciekawe. W ogóle ten kamień tutaj kojarzy mi się z pewnym kryształem, który był w Disciples. Tylko, że w Disciples ten kryształ był dużo większy, dużo jaśniejszy. No, ale kojarzy mi się z czymś takim. Tutaj wchodzimy do ciemności. No, trzeba by pewnie zapalić jakąś zapałkę, ale mamy ich niewiele. Ile mamy zapałek? Trzy tylko. No to... No, ja tu kompletnie nic nie widzę, także nie myślcie, że ja tutaj widzę lepiej niż jest na YouTube, bo ja tu kompletnie nic nie widzę. Jest po prostu totalna czarność i ciemność. No teraz coś widać, ale... Nagrywam teraz w dzień w ogóle, sobota jest. W zasadzie teoretycznie ten sam dzień co ostatnio, tylko że ostatnio to wiadomo, tam o drugiej w nocy nagrywałem. Teraz mam normalną godzinę, przed 15 jest. No, teraz mi dają hinta, żeby kontrola używać. Już używałem tego wcześniej. Te też są te trzęsące się kamyczki. No, ewidentnie jakieś paranormalne zjawiska się tutaj dzieją. A co to jest? Omnitrix! Press C to bring out or put away the amulet. Ale on wskazuje jakąś drogę, czy? Tak. Chyba tak. Ale potrzebujemy z tego korzystać, żeby do czegoś dotrzeć? Czy po prostu to jest jakieś delikatne wspomaganie? Nice! Zaraz tam wejdziemy. Dobra, czyli ten amulet jest nam potrzebny, żeby móc przechodzić przez jakieś lokacje. No dobra. No, ale jak już tu jestem, to się nie zamyka, tak jak wyjdę. A, zamknęło się. Dobra. Dobrze wiedzieć, że to tak będzie działało. Dalej nie mamy jakiegoś
źródło światła typu latarnia, lampa, jakaś naftowa, coś tego. Przydałoby się. A, jakbyśmy się chcieli wrócić. Ale to ciekawe, czy to miejsce teraz nie wygląda inaczej? Nie, to jest to samo, nie? Dobra, no idziemy tu. Można by zapalić, ale nie chcę, jest tutaj w miarę jasno. How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Selim, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Okay. O, przechodzenie przez takie drzwi do kolejnych lokacji. Jestem ciekaw, czy będzie można się teraz wrócić przez te drzwi z powrotem. Pamiętam, że w oryginalnej Amnezji, jak było to ładowanie, to się wtedy to nie nagrywało. Odblokowane osiągnięcie follower. I był taki charakterystyczny zegarek, jakby pewnie zapisywanie. No tak, wracać się nie da, tak jak w oryginalnej Amnezji, tylko że w oryginalnej Amnezji, tej pierwszej, do Dark Descent, można było kliknąć i po prostu był napis, że drzwi zostały zatrzaśnięte, czy coś takiego, że nie dało się ich otworzyć już. Także są etapy, że możemy przechodzić do kolejnych lokacji i się wracać do poprzednich. Nie możemy. Czyli twórcy gry zakładają, że raczej się nie da spieprzyć tego w taki sposób, żeby się nie dało wygrać, tak? Someone's been here. Hello? Anyone? No ja bym chciał źródło światła inne jeszcze, oprócz tych zapałek. Czasami jak gram w takie gry, to mam wrażenie, że coś po prostu pominąłem, że ta latarnia gdzieś już wcześniej była. To jest przejście. Ale to na razie nie. Spokojnie, z tym amuletem się nie pali. I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at Dinar. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. She did. She did. She showed me. There, in the park. To też jest przejście. Shit! Wow. Tego się nie spodziewałem. To wyglądało dziwacznie, jakby nie było przejścia dalej, więc użyłem tego, ale już się nie wrócę, tak? No to ciekawe, miałem dwie inne lokacje do sprawdzenia. I wiatr wieje i moją zasłonę rozwiewa. Musiałbym trochę przymknąć wyjście na taras, żeby tak nie wiało, bo muszę mieć to trochę zasłonięte, żeby mi słońce nie świeciło tak bardzo. A to mi się kojarzy z czymś, co było w Somie. Że tu rośnie jakieś zielsko paranormalne, nadnaturalne, które wywołuje jakieś horrory i koszmary na jawie.
To nic nie ma, tak? Nie ma nawet jakiejś znajdźki, jakiejś kartki, jakichś zapałek może. Tu się pewnie będzie można przycisnąć. Czy ja tu coś znajdę ważnego, czy... To niby można by zapalić, ale po co? Wygląda inaczej. Jest w dziwnym miejscu i nie widzę potrzeby zapalania tego, więc może zapalę, może coś się zadzieje wyjątkowego. Zielony płomień. Tyle wyjątkowego mamy z tego. Co w związku z tym? Zmarnowałem zapałkę tylko? No to wychodzi. No trudno. O, koszmar pomału mnie ogarnia. No ciekawe. Tu chyba nie. Ten motyw też mi się kojarzy trochę z tym, co było w Somie. Też ten motyw jest trochę ciekawszy. Nothing progresses. Time does not change things. Light does not move across the sky, nor does it glow dimmer or brighter, and yet time must pass. My mouth is dry and I feel the pangs of hunger. Weir's notes predicted instability of the flow of time around the junctions between worlds, where one step might carry one between years, but might preserve the body in its current state. Or indeed, where the body changed, but time did not pass for the world around. Is that what has happened? Is this whole world frozen in a moment after its destruction? How could I ever tell? And what would change if I knew the answer? I have given up on the attempt to find the portal. I have a notion that I could apply Weir's predictions on the weakness of the fabric between worlds, if only I could map them. In some form. Pozwolę sobie jednak zasłonić to. Chociaż trochę, bo się trochę, no w sumie to prawie całkowicie, żeby już naprawdę to, że tak ten wiatr mi wiał. Chociaż to, że wiatr wieje, to akurat mi nie przeszkadza jakieś tam ochłodzenie dodatkowe, ale to, że mi poruszał tę zasłonę, ciągle odsłaniał ją i słońce tutaj tak chaotycznie jeszcze się dostawało i uciekało, to było strasznie irytujące, więc musiałem coś z tym zrobić. Teraz niestety będzie się tutaj robiła pomału sauna w związku z tym, że
Praktycznie całkowicie zamknąłem wyjście na taras, ale no... Ale... Cóż, ile razy już tak się nagrywało w lato. Ja cały czas mam wrażenie, że jak przechodzę sobie gry tego typu, to że ja coś pomijam. Że coś gdzieś mogłem gdzieś indziej skręcić, coś zrobić. Zresztą tam były dwa miejsca, do których mogłem przecież wejść, używając tego, nie? Chyba, że to były jakieś... Jakieś atrapy, tam nic nie było tak naprawdę i od razu pierwszym razem poszedłem tam, gdzie powinienem iść na przykład, nie? To jest ciemno. Dobra, skakanie, bieganie jest całkiem sprawne tutaj. No nie mam za bardzo ochoty tutaj eksplorować boki, bo jest po prostu ciemno. Nie chcę marnować zapałek, więc idziemy tam, gdzie gra sugeruje pewnie, żebyśmy szli. A tu mamy jakiegoś trupa, który jest oplątany tym, tą rośliną. No, pod somę podchodzi trochę. I'm defeated. There is no way back. There is nowhere to go. I have searched for a portal, but there is none. I have triangulated the weakest points with Levi's calculations, but I cannot tear a rift, for I do not have a traveler's amulet. I did not heed Brennenburg's warning, yet what a choice did I have? The shadow sends the orb. I had to risk all and step through the portal. There is no water and no other means of sustenance. I will not live long. If you, reader, traveler, from whatever world you come, if you comprehend and if you know enough to speak to those of the human world called Earth, let them know this. I was the first to solve the mysteries of the gate builders. I was the first human to bridge the boundaries between worlds. I, Professor Trulston Aloysius Herbert of Cambridge, England, was the first. God forgive me. Coś zrobiłeś złego, że chcesz, żeby ci mu przebaczył. No, jako że masz to, no to nie jesteś tutaj uwięziony. Weak points, but no amulet. A my mamy amulet. No kurczę. No dobra. Amanta Semt. 4 days off of in Salah. Twarz ci to położyć. Dobra, nie da rady. Może by się dał, ale nie chcę na tym za bardzo zdradzić czasu. Z przesady. I must explore, for I must find a way to return, but stepping into the fog is like stepping into deep water. I am lost in a sea of whispering confusion. I need something to shut them out. Are they the dead of this place, or only my own paranoia? My strategy now is to focus myself, clear my thoughts, step in and survey as swiftly as I may. Then return. It will be slow, but I fear it is my only chance. Chwila tak dla pewności. Dobra, nic nie było, więc jak... Dobra. Or the mother of us all. A local tribe related to the Tuareg, the Kel Hanan. Call her the Great Queen. In legend, she is Tin Hinan, a Berber princess who found a source of food in the desert and founded a Tuareg tribe.
The mound itself is named for her, and indeed her body may lie within it, in the ruins just beneath the surface. But there is more, much more to this structure. It is clear that the deeper ruins are Roman, as were predicted, and there we may find a mithraeum set by the Romans to protect the gateway we seek. Once within, what wonders will we see? No nie wiem. Ciemno. Schodzę gdzieś pod ziemię. Schodami. No, no, w sumie to podziemie nie bardzo. Po prostu jestem na jakimś niższym poziomie tego miejsca. Czy ja tu mogę się zabić przez przypadek spadając w jakąś przepaść? Control is less noisy and reduce the chance of being noticed. Czyli tutaj będziemy mieli pierwszego przeciwnika. Powinienem już się skradać, czy możemy się pobawić? Możemy dać się zabić po raz pierwszy, żeby zobaczyć przeciwnika, dobrze się mu przyjrzeć. W pierwszej amnezji tak naprawdę, jak była pierwsza podpowiedź co do przeciwnika, to tak naprawdę on nie mógł nas wtedy zabić. To był taki potwór, który się miał pojawić i miał zniknąć po prostu. Jakby się do niego nawet podbiegło, to i tak by chyba on wtedy zniknął. Nie jestem pewien, ale chyba tak było. Za długo w ciemności byłem. Tu trzeba iść. Chyba nie bardzo. Czy no będzie problem, jak będę musiał unikać już tutaj jakiegoś potwora, bo pewnie będę musiał w ciemności stać, żeby mnie nie zauważył. No, wokół ekranu coraz więcej tych mackopodobnych. Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, chociaż... Może? Nie wiem, czy to pomaga. Chyba tak. Chyba trochę się postać uspokoiła, ale nadal przy krawędzi ekranu widać te czarne, takie te macki. No ale no dobra, trudno, idziemy.
brzmi co najmniej interesująco. Tak jakby to był w ogóle jakiś lizard. Tak mi się przynajmniej kojarzy to te dźwięki, jakie wydaje. Tu mogę iść. Tu mogę się spiąć. A tutaj też mogę iść. No to ciekawe. Tam chyba muszę się dostać. Jak tam się dostać, żeby się nie zabić po drodze? Spróbuję tędy. Tutaj się da? Czy będzie ściana? Ściana. Zbyt groźna, żeby przejść obok. Mógłbym spaść. Tutaj. Tu w dół. Ma zapisywanie. Co to? Co to jest? Jak to działa? Ile czasu mam czekać? Kiedy to sobie pójdzie? Ewidentnie tam iść, żeby dalej przechodzić grę, więc... Czy to jest turbina samolotu? Tutaj się kompletnie grawitacja się przekręciła. Znaczy może nie grawitacja przekręciła, tylko inaczej jakby to miejsce grawitacji się zmieniło, jakby to powiedzieć. Mieliśmy dziurę przed sobą, ale gdy się zbliżyła, no to jakby to stało się tak naprawdę podłożem, powiedzmy, czyli jakby dołem, miejscem, do którego grawitacja nas przyciąga. No ciekawie to generalnie wyglądało. Nie potrafię tego dobrze w słowa ubrać, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No dobra, jesteśmy w mieszkaniu jakimś, w domu. Możliwe, że ich domu, zanim się wybrali na tę przygodę. Nie można otworzyć, żeby poczytać. O, jest ta jego małpka. By the window. I should get cold. It's not cold. This is normal for Paris. All right, I'll get cold. No już się przypomina stara dobra amnezja z tymi klimatami. I have to remember. Find Selim. No spoczko. Jakaś architektura. Food is ready. Oh, can I see? It's not finished. It's terrible. It's terrible. Absolutely terrible. Get out of here! Bano ja. I was 16, I think. And I must have driven him crazy. But no curfew, no locked doors. Just this compass.
He said it was so I would always find my way home. I wish I'd known him better. So do I. No dobra. Drewniane zabawki. No eleganckie, eleganckie, fajne. Hey! Chyba wsią. Salim? Salim? I'm here. To jest dokładnie ten sam pokój, w którym byliśmy, nie? No, 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 Alice! Alice! Mama. Dreamer. Okej, okay, jestem teraz dreamerem. Selim? No. It felt so real. Nie no, co ty, przecież jesteś na wakacjach, rozbiłaś się i w ogóle, nie? To jest spok. Something's different. I feel like I don't fit my body. Oh, what the hell, I'm heavy. My gut feels like... Oh. Utrzyjasz. Okej, okay, a więc postać twierdzi, że czuje się ciężka. Czuje się tak, jakby nie była w swoim własnym ciele. Tak jakby przez jakiś czas była gdzie indziej albo w czymś innym. Jakby była w innym ciele, jakby swoją świadomość przeniosła do innego ciała. Teraz wróciła niby do siebie, ale nie czuje się sobą. No, zobaczymy, co tam dalej się z tego... rozwiąże. Okej, okay, no mamy jakieś takie sztuczne, niebieskie oświetlenie. Tak naprawdę jesteśmy w ciemnościach teraz i postać się teraz boi. Ale to nic. To nic. No się, no wrócę się do tego świata na chwilę. Try to keep calm. That's what the doctor said. Oh, thank the Lord. Nie możesz chwycić się, żeby wyskoczyć? Dawaj, 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 dasz radę, nie dasz rady. Trudno. No dawać, rozświetlcie mi to. Czemu czasami jest takie, o właśnie takie. Czasami nie ma. Dasz radę. Dobra, nie dasz rady.
Tutaj znowu będzie trzeba przejść przez ścianę pewnie. A tutaj mogę jeszcze zapalić. Jedna kolejna zapałka. Mogę to jakoś podpalić, ten chrust? Nie? Trochę lipa. Tego zapalać już nie chcę, nie ma sensu. Dobra. Maybe it wasn't true. Professor Herbert called them rifts, holes between worlds. Znowu nas tutaj w ciemności zamyka. Mogę zapalić. Mogę zapalić. No już coś mnie chciało tam dziabnąć. Już coś mnie chciało dziabnąć. Dziabnąć w nogę. Dziabnąć w umysł. No to jest dziwne. Dasz radę, dasz radę. Czegoś ważnego tam nie przegapiłem wcześniej. Bym się wrócił, w sumie popatrzył, tylko zostajemy przy świetle trochę. Niech się postać ogarnie. Chyba, że jednak to nie jest tak, że światło nam będzie tę psychę leczyło tak jakbyśmy chcieli, tylko po prostu sprawia, że psycha nam się nie pogarsza. Ale nie, chyba też leczy trochę. Bo jeżeli by się miało okazję, że po prostu się nie pogarsza, ale wcale nie leczy, no to jednak zostawanie w ciemności nawet na chwilę, a każdym razem się pomału stakowało i w końcu nam odbije. Ale dobra, no wrócę się na chwilę. No, chciałbym się tu rozejrzeć troszkę. Może jednak nie, już mi się odechciało. Już mi się odechciało. Już ma jakieś wizje. No. O-o. Dasz radę, bez światła. Ale ciekawy motyw, że jeżeli jest nasza psycha zbyt niska, to faktycznie musimy coś robić, żeby się z tego wyrwać. Bo w The Dark Descent było coś takiego, że jeżeli mieliśmy zbyt niską psychę, to mogła się nasza postać po prostu przewrócić, wywołując hałas, i to było tyle groźne, że jeżeli by miała się przewrócić akurat w momencie, gdybyśmy jakiegoś potwora mieli zobaczyć, no to potwór by nas do nas dobiegł i by nas zabił, po prostu byśmy nie zdążyli mu uciec. We said we would put him away. What's wrong? Poor monkey. We should clean him. Stitch him up. He's so tattered. Oh, my heart. What is it? Alice. Alice will have a sister. I'm pregnant. You are? Który miesiąc? Czy będzie akcja jak w Outlaście dwójce?
Nie wyglądasz jeszcze zbyt grubo. Może trzeci miesiąc, może czwarty. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Może piąty. Może będzie wcześniak. Salim, where did you go? No i jeszcze są te motywy tego innego świata, w którym czas inaczej leci, że może być tak, że albo my tam się nie starzejemy, a świat na zewnątrz leci do przodu, albo na odwrót, że my tam będziemy się starzeć, a świat na zewnątrz jest zatrzymany. Także może będzie taki motyw, że tam czas jakoś szybciej poleci. My się zestarzejemy, niby się tam o parę, powiedzmy, miesięcy, których brakuje, żeby dziecko się narodziło. Może tak być. A znowu będzie jakiś brutalny motyw z dzieciakiem. Będziemy jakieś supermoce. Będzie jakimś demonem. Selim? No. Oh no, please. No. Selim. No, please, my love. I'm here now, please stay for me, please. My heart. You're my heart. What do I do now? We're supposed to find you. O no, i teraz to możemy się bawić. Something so precious. Live for us, Tazi. Live for the child. Live and be free. And one bright day we will all be together again. Know that you are my heart. Okay. Czyli Salim niestety nie przeżył. Pierścionek zabiera. Żeby o nim pamiętać. Mamy... Move in any direction to progress. Wow, dzięki, gro. Still warm. My God, if only I'd been there. No, ciągle jest ciepły, czyli niedawno zmarł. Why wasn't I here? Yes! Why weren't we together? Mamy światło. What? I can't stay here. I'm so sorry, my love. I'll do everything I can to keep her safe. Co za motyw, ale uciekam. No! Fuck this, I can't do this. You can. Not worry. Not without you. Not without you. Don't worry. Why did you have to go? Póki co to dalej mi się wydaje, że Daniel miał gorzej niż ona, ale okej. No. Chociaż ona do jakiegoś innego wymiaru się teleportuje. It's not just about you anymore. Dokładnie, to nie jest już tylko dla ciebie. Live for the child. O-o. Come on. There's got to be something you can do. Nie mogę światła zapalić. No. Come on.
Work, damn you! A tu coś jest. What? Hello? Is someone there? O, jakaś duszyczka. Oh. Dobra, kolejna lokacja, ładowanko. I pewnie też będzie zapisywanko. Mka. I think that's her word for him. No teraz w ogóle tam taki niemowlak jest w tym ładowaniu. Było tak wcześniej? Widow. No dobra, mamy zapis, mamy kolejną lokację, kolejny etap. Mamy latarkę, która chyba się rozładowała albo zepsuła. Nie wiem, czy ono mógł to jakoś podładować. Nie wiem, na co to w sumie jest. Czy to jest na jakąś naftę, czy gaz, czy co. Nie wiem, może będę musiał to po prostu zapalić zapałką, może zatrybi, nie wiem. Chociaż chyba świeciło się normalnie, tak jakby to było elektryczne, nie? Tak jakby to było na jakąś bateryjkę. Cholera wie. W każdym razie, dziękuję bardzo za uwagę. To był odcinek drugi. Zapraszam bardzo serdecznie do odcinka trzeciego i kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.